Jak się pani dziś czuje, pani Polsko? Już po pogrzebie? Tak, już po. O, widzę, że jest pani przygnębiona. A pan by nie był. To straszna tragedia, straszna. O, oczywiście, na pewno przeżyła pani szok. No, szok. No tak, przeżyłam szok. Kto by się spodziewał? W taki sposób. A inni to go nawet niespecjalnie ratowali, wie pan. To skandal. Może byli oszołomieni. Oszołomieni czy nie, ale człowiekowi trzeba pomóc, a nie stać jak kołek. To ważny człowiek był, nie byle kto. Oczywiście, ale wie pani, mogli się zwyczajnie po ludzku bać. Może liczyli, że skoro jest ochrona... Jaka tam ochrona? Nieudacznicy, a nie ochrona. A może i w jakiej zmowie byli? Z zamachowcem? No, zamachowcem albo innymi. Przed sądem powinni odpowiadać za zaniedbanie. Powinni, a pani zdaniem odpowiedzą? No, a pana nie? No cóż, z tego co pamiętam, to zmarły popierał silnie wie pani kogo. A o nim z kolei wszystko już wiadomo. Jest czarno na białym. Skoro popierał, to może i był w tym układzie. Może stał się niewygodny. Co pan insynuuje? I to w takiej chwili. Trochę szacunku dla zmarłego. Przepraszam, jeśli panią uraziłem. Pamiętam po prostu, jak pani sama mówiła, że to, no, oszust był. Że dorobił się na przekrętach, wyprzedawał mienie, że dochodów nie wykazywał, swoich ludzi pchał. No wie pan. No to przecież pani słowa. Niemożliwe. No, mam nagranie. No może i tak mówiłam, ale panu zakazuję. Słyszy pan? To się nie godzi o zmarłym tak mówić. To przyzwoity człowiek był. Chce mi pani powiedzieć, że można być równocześnie nieuczciwym i przyzwoitym? Niech pan powie. Czy jest gdzieś człowiek na stanowisku, który nic nie ukradł? Wszędzie tak jest. O, śmiem wątpić. Mówię panu, kradną wszędzie. Tak było od zawsze i tak już musi być. No, no ale on okradał panią. Nie razi to pani. Okradał, okradał. Pan da już spokój, naprawdę. O, oczywiście, przepraszam. Właśnie przez taką mowę nienawiści on zginął. O, jasne. Wie pani, jednak chciałbym zrozumieć. To już kolejny pani ukochany, który podejrzewamy, że nie był uczciwy. Jak to się dzieje, że pani za każdym razem zgadza się na taki związek? Jeden mąż panią wycyckał z pieniędzy, drugi to samo, trzeci już takie obmyślił metody wyłudzania, że... Ojej, proszę nie płakać. Pan myśli, że to takie proste. Pan nie wie, jak oni działają. Jak się przymilają, zwodzą. Oni dobrze wiedzą, co ja chcę usłyszeć. Łudzi mnie każdy, że tym razem to będzie inaczej. Że z nim będzie jak w niebie. A jak tylko dostaną dostęp do konta, to sam pan wie. Straciłam tak dużo, że pan sobie nawet tego nie wyobraża. O, bardzo pani współczuję. Natomiast nie mogę pozbyć się wrażenia, że pani jednak w tych związkach sama trwała. Nie mogła pani wykopać dziada. A jak? Pierwszy to za mordę krótko trzymał. Jeszcze go wspierali sąsiedzi. Nie dałam z nim rady. Trzeba było przeczekać. A potem to już tacy zwodziciele byli. Tak omamić umieli. Jak coś nabroili, to albo mi wmawiali, że jest odwrotnie, albo znajdowali jakiś inny problem. I tym się zajmowaliśmy, aż mi za tamto złość przechodziła. A potem to ja zapominałam. No, to pani w takich... Daraniach gustuje bardziej, tak? Co pan? No, jak w tej piosence przedwojennej. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Zna pani? A skąd? O, tyle czasu pani pod butem żyła, że teraz bez niego źle. Ma już pani w głowie sposoby obchodzenia się z draniem. Wie pani co i jak, a z takim dobrym nie wiadomo jak postępować. Bzdury pan opowiada! Ja chcę dobrego. A niby pani chce dobrego, ale w głębi serca chce pani takiego, co by panią krótko, za mordę trzymał. Nieprawda! To nie ja, to siostra tak ma. Ja jestem inna. No, pozornie. Po co pani wierzy draniom? Tych naprawdę dobrych nie szanuje, nie dostrzega, wręcz powtarza pani oszczerstwa, które ci źli na nich rzucają, że dziwaki, nienormalni... Proszę przestać natychmiast! Normalny to musi uderzyć pięścią w stół, albo i w nos jak trzeba. Przestań! A będziesz grzeczna? Będziesz? Odpowiadaj. Tak. Koniec sesji. 500 euro.